Witam bardzo serdecznie w 19 części Divinity Original Sin 2 Definitive Edition. Więc tutaj troszeczkę sobie poprzeglądałem, co mam. Nieco parę rzeczy sobie wcześniej posprawdzałem, co można z czym połączyć. Udało mi się skrawki skóry zrobić, łącząc nóż ze skórą zdobytą, więc pewnie to można jakoś zszywać, robić bronię. Wiem, że w pierwszej części tak było, ale już nie pamiętam, jak się to robiło do końca. Dziękuję również za ciekawe i bardzo pomocne, uważam, porady kataleptyka, który mówił, że można takie runy wstawiać do broni, które posiadają miejsce na runy. Poza tym beczkę szlamu można wykorzystać do zatruwania, do tworzenia fiolek z trucizną i tak dalej. No i że dobrze mieć teleport, aby każdy miał, czyli aeroterugię trzeba by rozwinąć, chyba tak jak mówił, do drugiego poziomu, ale tutaj każda z moich postaci tutaj ma jeden, a tutaj reszta zero. Trochę mi szkoda będzie wydawać na to punkty, więc no... Zobaczymy. Też jeszcze tutaj dobra porada odnośnie szelmostwa i myślistwa, aby mieć odwrót taktyczny, bo podobno się w walce bardzo przydaje. No, w pierwszej części nie korzystałem z tych rzeczy, bo nawet nie wiedziałem, że takie możliwości są. Być może tu z tego skorzystam. No zobaczymy. W każdym bądź razie, jak się to wszystko rozwinie, o ile będę pamiętał. Ale dzięki bardzo za podpowiedzi. Naprawdę są bardzo cenne. Zobaczmy, czy jeszcze mogę coś tu gościowi sprzedać, bo mam tutaj troszeczkę tego złomu, więc nieco elementów bym mógł tutaj posprzedawać. Ten młot, no z tego też już nie będę korzystał, chociaż no, kupiłem to kiedyś, może niepotrzebnie. Zaraz zobaczymy, czy... dobra, wiem, że mi to wróci, ale tutaj podobno Ifan trochę lepsze ceny uzyskuje. Odnośnie tych rzeczy, być może tak, musiałbym to sprawdzić. Powiedzmy, da się to przenieść stąd prawym przyciskiem myszy? Nie, szkoda wielka. Ile to kosztuje? Jeden, tak? Nie no, wybierzemy coś 44, zaraz sprawdzimy, czyli przesunę to do Ifana. Zobaczymy, czy będzie. Tam było 44, a tutaj wezmę to... O, kurczę, złap się. Nie bardzo. Co jest tutaj? O, dobra, muszę wyłączyć dialogi, bo nic z tego nie wyjdzie. Dobra, przerzucę to tutaj do niego. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy faktycznie Ifan będzie miał lepsze ceny. 43, no nie, trochę gorzej, więc jednak chyba, że się później mu rozwinie to ono, ale na razie się to nie sprawdza. Dobrze, to tutaj znowu muszę wyjść z tego. No i poprzenośmy pewne rzeczy, których tutaj, bo tutaj jeszcze pamiętajmy, że niektóre rzeczy się zużywają, prawda, więc... Czasem może dobrze jest coś zostawić, niż tak wszystko wysprzedawać i potem się martwić, czy coś z tego będzie. Te łuki się nigdy nie psują. No, ciekawa rzecz. Trzeba przyznać, niektóre rzeczy widzę, że nie mają tutaj zużycia. Co jeszcze tutaj mogę sprzedać albo poprzenosić? Pusta butelka. No tak, bo tutaj niektóre rzeczy akurat pozbierałem. Innymi postaciami. Tak, trzeba będzie to posprzedawać niektóre rzeczy. Tak, jakieś tutaj jeszcze zrobiłem wytrychy wcześniej, bawiąc się. Także parę ciekawych rzeczy. Tu jest jakaś sterta drewna. Nie wiem, do czego ona służy, ale to jest nowy przepis, który udało mi się uzyskać. No dobrze, teraz posprzedawajmy ten cały złom. Dobra. Co tutaj mamy po kolei? Tutaj jest co? Rozkład.
No można by mu to sprzedać, bo nie będę z tego korzystać. Serce ze stali to jest polimorfia, chyba nikt nie ma. Dobra, moc z pazurem to sprzedamy. Siekierę zostawimy. To sprzedamy. Kilow zostawię. Przyda się. No te łuki i ta kusza. No całkiem niezła kasa widzę idzie. Więc sobie to wysprzedam. Lekki hełm. A tu jest jakiś hełm, który jest dość mocny, widzę. To na razie go nie będę sprzedawał. Wiadro. Wiadro na wodę może się przydać. Tak, tu jest ten napierśnik magistra. No nie wiem, jak tam pozostali z tymi rzeczami, ale chyba tak, szata Gawina. Nie wiem, czy wszystko tutaj powymieniałem jeszcze, bo to jeszcze widzę, mam parę innych ciekawych rzeczy. To też mogę sprzedać, bo mam tarczę dużo mocniejszą. Tutaj też buty. Nie wiem, jak tam z buciorami u innych jest. Tutaj rękawice takie słabe dosyć. Tu jest, są jakieś trochę lepsze. Może jeszcze to sprawdzę. Naszyjniki zostawię. Książki przehandlujemy. Bo to już kontrakt samotnych wilków. To chyba zostawię. Jakieś listy to wolę zostawić. Może żeby się potem nie okazało, że sprzedam czegoś za dużo i będzie problem z tym wielki. Zobaczmy, ile jeszcze mogę kupić tych zwojów. Bo to jest jednak dla mnie intratna rzecz, ale zaraz, może na razie jeszcze zobaczmy, co on tutaj ma. A w sumie nie ma jakichś tam rzeczy takich ciekawych. 9, 10, ogień, różdżka, ale tamtą wymieniłem, tamtej na kostur. No więc zobaczymy, jak tamtym kosturem będzie śmigać. Może będzie coś lepszego. Tu jest kostur 15, 18 woda. Ciekawe. 13, 16 powietrze. Oj, to, ale to jest strasznie drogie, widzę. Topór 17 do 19 dwuręczny. O, ciekawe by to było. Dobra, dajmy na razie, pójdźmy na pieniądze. Wolę w ten sposób. Zobaczmy, jak ten topór się tutaj ma. No, oczywiście, że jest mocniejszy, jest lepszy. Ale 2000 aż kosztuje. A u niej 1900. No, więc jest to różnica. U tego 2000, czyli no i fan póki co nie ma. Tutaj jest jakieś od powietrza trochę mocniejszy za 400 kostur, ale bez żadnych efektów, więc jest taki se. Tu jest od wody plus inny i magiczny szef jeszcze tutaj dodatkowo mamy, ale 1263, więc chyba tyle kasy to ja nie mam. No nie mam. Musiałbym jeszcze coś upchnąć. Dobra. Dobra, tutaj jest. Oj, tutaj jeszcze jakaś gadka się zrobiła. Jeśli posiadasz odpowiednie środki, być może będę w stanie zaoferować pomoc. Czy nie przydałoby ci się nieco cudów, dziwów? Zapytaj, co ma na sprzedaż, zapytaj nią, kim jest. Rozejrzyj się, czego właściwie ma się obawiać. Zapytaj, kogo ma na myśli, mówiąc starożytnych. A jak sądzisz, nieumarłych ma się rozumieć? My powstajemy, powstajemy, czy nie słyszałeś szeptów grobów niesionych wiatrem? Martwi nie spoczywają już w spokoju. Przymierze dopełni się i tak coś tam jakieś tego. Popatrz na niego, nie. Dobra, tutaj to była już ta gadka, więc nie będę. I sprawdzę jeszcze tematy z tymi rzeczami związane. 15.3, 15.3. Tutaj jest, ma lepsze. Niestety mam za małą siłę, aby mu to dać, ale w tej chwili tutaj też za małą siłę mam, żeby mu to dać, więc tego jeszcze nie będę sprzedawał, bo jak zwiększę mu siłę, to oczywiście będzie to na plus, więc jeszcze mogę sprzedać te spodnie. Z tego co widzę, zobaczmy. A tutaj można jej te spodnie zamontować. I rękawice, zobaczmy. 2,10 magiczne, oczywiście tak. A więc dobrze, że nie sprzedałem wszystkiego. Ok, to sprzedam jeszcze te dwie rzeczy. Mógłbym ten kostur, który ma, sprzedać również. I kupić jej ten trochę mocniejszy, nie? The hooded man exudes a restrained menace that near dobra, czyli bierzemy tak. To zostawiamy, to sprzedajemy, to sprzedajemy. 90, a ten kostur
ten kostur powietrze, a tu jest woda, znacznie mocniejszy jest od wody. Inteligencja 11, więc ona ma, więc spokojnie możemy to zrobić. Ile? 1162. No zobaczmy, czy uda się coś takiego zrobić. 48, ale jeszcze mam tutaj do sprzedaży. O, jeszcze hełmu tego nie sprawdziłem. Aż kurde, wszystko drogie. Ile tam brakuje jeszcze? No niewiele mi brakuje. Młotek, tu jest młotek. Tutaj są jakieś młotek płatnerski. To jest chyba do naprawiania. Do naprawy rynsztunku. A to jest taki zwykły, zwykła jakby broń. Zobaczmy. 68. Ok, to jeszcze trochę kasy mi zostanie. No dobra, bierzemy to. Nie wiem, czy to dobry, dobre jest takie kupowanie. Bo to przeważnie. Przeważnie temat może wyglądać tak, że. A ten kostur mogłem sprzedać jeszcze. A się tam trochę, dobra. Dobra, dajmy ten od wody. Ok. Co to robi? W pełni przywraca pancerz magiczny postaci, usuwa zamrożenia. No, to się może przydać. Dobra. Cóż jeszcze? Mogę ten kostur jeszcze sprzedać. A tu jeszcze ten hełm, zobaczmy. Zręczność tu jest większa potrzebna. No to tutaj dlatego ten hełm byłby dobry. Ta, co ma? Też wiadro ma, ale nie ma tyle zręczności. Ok, no to temu damy. Tutaj mam minus 1 inicjatywa przez ten kaszkient. Dobra, damy mu. Czyli te wiadra dają minus 1 do inicjatywy, więc raczej chyba powinienem to pozdejmować im. Wiem, że pancerz im trochę spadnie, ale chyba tak będzie lepiej. Dobra. Ah, you're back. Looking to add some weight to your rucksack. Dobra, zostawimy sobie jakieś ze dwa wiadra może. Ten kostur jeszcze tu sprzedamy. To jest kostur od powietrza. Chociaż nie wiem, czy dobrze jest sprzedawać te kostury. Bo czasem mogą się przydać do różnych rzeczy. Dobra, może jeszcze zostawię. Niech ona tam trzyma, gdyby trzeba było tą magię wykorzystywać. Okej. No, za dużo. Nie zyskałem z tego wszystkiego. Dobra. Ten kostur niech tutaj trzyma, bo tak, mamy od powietrza kostur. Tutaj jej, damy. Ok. Mamy kostur od powietrza. I mamy od wody. Jeszcze ogień i ziemia, tak? Będzie potrzebny swego czasu. Dobra, idziemy. Idziemy, bo trzeba gdzieś wreszcie się ruszyć, nie? Zobaczmy na mapę, jak to wygląda. Tutaj jest jakieś takie miejsce. Tak, tu mamy jakieś przejście, tu jest jakaś przystań. Może by tą przystań tutaj troszeczkę... Co tu jest? Alkowa. Też by ciekawe było, co by tam... nie wiem, czy tutaj, żeśmy dziura... Nie wchodzili do tych podziemi, chyba tak. Więc może by przejrzał ten teren, który jest tam u góry. Dobra, coś tutaj może być, zobaczymy. Muchomor czerwony jak na razie. Tam jeszcze będę musiał wykorzystać bystrość w jednym miejscu. Chodzi mi o to, że tutaj jest ta ręka i być może tu bystrość muszę wykorzystać, żeby coś się może pojawi i tak dalej. Kurczę, ale tu jest normalnie ten labirynt cały. Gdzie tu iść? No, dobra, jeszcze tu. Tu nie byłem w ogóle. Może tu, tutaj by gdzieś poszedł. Ja pierdzielę. No tak to jest, labirynt jest tutaj niesamowity po prostu i tyle. Nie wiem, czy tędy pójść, czy pójść inną drogą. Głuche mokradło. Dobra, zapiszę stan gry na wszelki wypadek, bo to już troszeczkę rzeczy porobiłem wcześniej.
O, tarcza magistra. Tutaj są, tutaj jeszcze są jakieś rzeczy. Proszę, martwy magister. No dobrze, przejdźmy się i pozbierajmy to wszystko. Co tu się stało? Nie wiadomo. A, głowa. Nie, nie będę tego zbierał, bo to nie ma sensu. Tu jest jakiś pies, z którym można porozmawiać. Dwa zęby. Pies go pogryzł. Dobra, pogadajmy z nim. Panie, panie, obudź się, panie, obudź się. Łagodnie poinformuj psinę, że jej pan się nie obudzi już nigdy. Zapytaj zwierzę, co się stało z jej panem. Bierzmy drugą opcję. Kości, zaatakować kości, potem czerpiąca, błysk, uciekła, kości nie ma, pan śpi, obudź, obudzi się niedługo. Dobra, poinformuj mi psinkę. Może się obudzi. Nalegaj, że się nie obudzi, bo jest martwy. Zlituj się nad nieszczęsnym zwierzakiem. Powiedz jej, że jasne, może jeszcze się obudzi. A wybierzemy prawdę, nie? Co to znaczy? Wyjaśnij jej, że kiedy jest się martwym, to idzie się spać, by już się nigdy nie obudzić. Rozważ ponownie swoją odpowiedź i powiedz, że jej panu zapewne nic nie będzie. Przewróć oczami, nie masz na to czasu odejść. Pierwszą opcję wybiorę oczywiście. Nigdy, przenigdy. Oczy zwierzęcia zasłonięte są kagańcem, ale mimo to odwraca ku tobie łeb i czeka na twoją odpowiedź. Powiedz jej prawdę, nigdy, przenigdy. No oczywiście wybiorę prawdę. Rozważa twoją odpowiedź, zaczyna poruszać nozdrzami, unosi łeb i długo węszy. Czerpiąca, ty, perswazja, inteligencja, powiedz, że nie ma sensu cię atakować. Ona ma zęby, ale ty masz magię. W dodatku jest zupełnie sama. Zręczność. Uklęknij i powiedz jej, że przykro ci z powodu śmierci jej pana i że nie zamierzasz skrzywdzić ani jej, ani kogokolwiek innego. Unieś rękę jakby do ciosu i powiedz jej, żeby się uspokoiła. Wybiorę perswazję. Nie wiem, czy się uda. Niepowodzenie. Wymagania 2. Ty, no i będzie walka pewnie. No tak myślałem. Szkoda psiny. Ale cóż na to poradzić? Co to jest? Płaszcz kameleona. Aha, dobra. Czyli na razie nie interesujące jest to. No i co, psinko biedna? No, 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 nie chciałem walczyć z tobą, no. No, będzie gryźć teraz, tak? Ale, no, w pojedynkę nie ma żadnych szans, więc tutaj też nie będziemy wykorzystywać nie wiadomo jakichś rzeczy. No, szkoda. Wielka szkoda. A, ja, dobra, jakieś tam coś zebrałem z tego biednego zwierzęcia. A, dobra. Tutaj są jakieś właśnie tematy. Może by tutaj poszedł, przeszedł. Tam jakiś ogień jest. Zapiszę stan gry. I tam są jacyś ludzie. Zobaczmy jeszcze jaki poziom. Kurde, nie zdążyłem. Poziom 5. Kobieta kreśli w powietrzu znaki, a ty kulisz się w oczekiwaniu na deszcz ognia i lodu. Zamiast tego pojawia się jedynie kłębek dymu. Wznosi do nieba okrzyk frustracji cienkim, zapadającym w pamięć głosem. Mój panie, kochałam cię, byłam ci posłuszna, czym zgrzeszyłam, jak długo muszę cierpieć? Widzi, że się zbliżasz i wyciąga ku tobie pięść. Jej oblicze jest czerwone. To ona, kobieta, która zniszczyła statek płynący do fortu Radość. Aha. Ty jesteś moim grzechem. O mąż. Przygotuj się, nie sposób powiedzieć, co ta obłąkana kobieta uczyni. Zaprotestuj, niczym wobec niej nie zgrzeszyłaś, za to ona wobec ciebie aż nadto. Zażądaj, by powiedziała ci, kim jest ten pan. Dobra, wybierzemy trzecią opcję może. Jest sędzią, który skazał cały twój rodzaj. Czuję smród twojej winy w każdym twoim przeklętym przez bogów oddechu. Dobrze, z małej litery, bo to pogańska gra, więc wierzenia w bożków są po prostu przekleństwem, jednym słowem. Kobieta ponownie zwraca się ku niebu. Tobie poświęcam tę ofiarę. Pozwól mi stanąć znowu u twojego boku. Uczyń mnie całą. Ona chce się przełączyć? Nie. Okej, dobra. Będzie walka z nią, ale jest tylko jedna, więc okej, no tak. Tylko widzimy, że jest to dosyć poważny przeciwnik. Jak na tą chwilę. Jak to wygląda? No tak to wygląda.
Ona ma jakąś osłonę, ma bardzo słabą generalnie. Możemy ją od razu zaatakować. Kto tutaj jest? Ona, kurde, jakby się teleportacja teraz przydała. Ale ktoś inny to ma. Ale może się uda zmienić te rękawice z jednej, bo to ona ma, tak? Te rękawice. Ciekawe, czy to zabiera jakieś... Kto ma tę rękawicę? Ktoś powinien mieć. Zaraz zobaczymy. Albo już sprzedałem tam tę rękawicę i nie mam już teleportacji. Chyba tak zrobiłem. Ale jaja. Nikt nie ma teleportacji. No to do kitu. Dobra, trzeba będzie komuś tą aeroterugię rozwinąć. Dobra, kim walczymy tą postacią, więc pora się zbliżyć. Dobra, przeliczyła petardę. Teraz tak. No cóż, stało się jak się stało. Już się nie odstanie. Właściwie... Okej, dobra. Ma bardzo wysoką odporność magiczną, ale jeśli chodzi o żywotność, to jest raczej cienka. Więc no zobaczmy, na ile się uda do niej podejść. Zobaczmy, czy taranem damy radę, czy będzie to cel zablokowany. No właśnie, bo to jest. Więc muszę podejść do niej blisko. Ja się jara trochę. Mogę ją przyjarać, chociaż przyjaranie to nic tutaj nie da, bo ona ma bardzo wysoki ten poziom. Więc zobaczmy, zwój kamiennego pancerza. Dobra, komu byśmy dali? Ktoś ma tutaj... Nie, to nikomu nic nie da, bo ona nam bazuje na magii. No cóż, jakby to powiedzieć, zobaczmy, czy uda się ją tym pociągnąć, chociaż wysokie położenie plus 20 do obrażeń. Dobra, 3 razy, zobaczymy, jak to pójdzie. No właśnie, tak jak myślałem, że będzie to temat. Dobra, zrobimy przyzwańca. Dobra, i przyzwaniec teraz będzie ją tutaj tłuk od tyłu. Dobra, fizycznie. Dobra, ona się tutaj ruszyła. I co zrobi? O kurde, jak bardzo mało energii mam tutaj w tym momencie. Zobaczmy, czy uda się ją przewrócić. Dobra, leży i kwiczy. Mogę tylko podejść do niej na razie. Tak. Chyba ją załatwimy już ostatecznie. Trafienie krytyczne. Deszczu. Okej. No. Tej to się ładnie dostało. Muszę ją wyleczyć. No tak, bo mam tutaj poprzestawiane te nie tak jak trzeba. Co ja zrobiłem? Gdzie ja to mam? Te fiolki. Mikstura uzdrawiająca. No tutaj ma, no to czego tam uciekło? No dawaj tutaj, no. A, dobra, na razie zamiast mikstury to przecież mogę odpocząć w ten sposób. Okej. Zapiszemy. I zobaczmy, co u niej było. O kurcze! O kurczę, ciekawe rzeczy. Supernowa, pirokineza na 2. Okej, bierzemy to. Pirokineza. Kto ma pirokinezę? Chyba ona ma pirokinezę na 2. I akurat ma, więc może się nauczyć. Naucz się. Okej, jest pirokineza. Zobaczmy, czy w pamięci ona ma na tyle, żeby z tego korzystać. To jest supernowa. Eksploduj, zadając obrażenia
na zaznaczonym obszarze, oprócz zasłoniętych przeszkodami. Dobra, coś mogę tutaj wyłączyć z tego wszystkiego. Co to jest? Przyspieszenie. Spokój sumienia mnie tutaj nie interesuje, więc weźmiemy sobie właśnie to. I teraz zobaczmy, co tutaj jest. Wstęga. 10 pancerz magiczny. Fizyczny, nie magiczny, więc tutaj wstęgę jej damy. Plus 1 do fartu. Teraz ten gość ma, zobaczmy względem tego, 8 pancerz fizyczny. Ten nie ma nic, więc jemu możemy dać. Tu mamy jakieś niezidentyfikowane obiekty latające. Maska zmiennokształtnego Fejna. Co to jest? Przyznaje umiejętność. Przemiana w człowieka, przemiana w jaszczura, przemiana w elfa, przemiana w krasnoluda. Powrót do pierwotnej postaci. Nakrycie głowy zrobione. Czyli to jest ciekawe. Pancerz fizyczny, pancerz magiczny. Okej. No to ta nie ma tutaj nic. Zobaczmy, czy otrzymano coś tam. Maska zmiennokształtnego. Okej. Ale tutaj teraz mam bałagan. Muszę to wszystko poustawiać sobie normalnie. Przemień się w człowieka, zamieniając również rasowe talenty, umiejętności i tagi. Przemień się, zmieniając również talenty. Nie wiem, czy to będę chciał z tego korzystać, ale ustawię to gdzieś tutaj na końcu. Dlatego, że jak to będzie zmieniać mi jakieś parametry, że pół rzeczy nie będę mógł dźwigać, unosić albo coś tam, to to trochę nie halo, nie? Dobra, co tutaj mamy? No muszę to trochę poprzestawiać, nie? No, bo jest tutaj nieporządek taki w tym wszystkim. Okej, okay, dorzucania rzeczy, dorzucania to dajemy tu. Chociaż jeszcze nic tu specjalnie nie rzucałem niczym, więc okej. Okay. I jeszcze damy Sybilli, aby ona nam zidentyfikowała te dwa przedmioty. Dobra, identyfikuj. Zidentyfikowany i to jeszcze. I co, bo to, o, mamy coś właśnie fizyczne. Topór jednoręczny. Zobaczmy. O, oczywiście, że super ciekawie. I tu można załadować być może ten małą runę kunsztu. I to już byśmy to zrobili. Dobra, mała runa kunsztu. I to. Ok, połącz. Zobaczymy, czy się uda. Nie da się tak połączyć. A czemu? A może to wystarczy nałożyć jedno na drugie? Teraz sprawdzę. I co? Gówno. To jak to połączyć? Wygrawerowane są skierowane do drzew. 3 do wrogów, o tym już zadecyduje coś tam. Tak czy siak jest to dobra rzecz. Tylko jeszcze nie zatruta, nie? Na pewno to sobie wezmę jako broń. Zobaczmy 21 do 24 obrażeń. A tu jest jeszcze pancerz. Wymagana inteligencja 3-12. Ok, to dla niej będzie to lepsze rozwiązanie. Za to. 2,7, tutaj ma 1,6, to temu damy to, będzie zawsze lepiej. Pancerz fizyczny, tylko tyle, to damy mu to. Dobra, niech coś tam ma, nie? Okej. Okay. Czego tej tarczy nie sprzedałem jeszcze, ja to nie wiem. Okej, okay, trochę się tutaj podziało. Jak tutaj to... Jak to połączyć? Nie wiem. Broń to i młotek? No nie wiem, spróbuję, no. Nie wiem.
nie wiem, jak to połączyć. Może ktoś mi w tym pomoże. Dobra, idziemy. Tutaj jest temat już rozwiązany. Oczywiście zapis. Także babka upadła. Zapis się powie. Tu jest jakaś jakby skrzyneczka. Tu jest ogień. Tu jest taka mała skrzyneczka, ale chyba nie wiem, czy da się ją otworzyć, bo nie ma tu żadnej interakcji z tym. A szkoda. Coś ktoś zobaczył. Okej, więc mamy tu gościa od kopania. Dawaj. Czego gość przyda, nie? Co to? Szkielet jakiś żeśmy wyciągnęli. Skażenie. Tu jest geomancja. Przeciwnikom towarzyszą zatrucie. Zadaje tyle przeciwnikom i nieumarłym towarzyszom. W truciznę. Zamienia pola wody, krwi i chmury w truciznę. Ok. Dobra, kto ma geomancję? Muszę tu wszystko sprawdzać. Ta ma geomancję. No to dobra, uczymy się. Uczymy się tego. Naucz się. Dobra, jest. Już tutaj wymieniamy sobie. No i wszystko idzie do przodu. No i bardzo dobrze. I meduzowiec jeszcze jakiś tutaj jest. Weźmy tego meduzowca. To z tego grzyba też coś można będzie zrobić. Jakąś miksturę albo coś w tym stylu. Dobra. Tu jest ogień. Ciekawe, czy można coś nad tym ogniem. Ucieczki wymagają pragnienia tego. Powiedz, że czytałeś książkę o samotnych w szponach postępu. Czy ta historia o ruście jest prawdziwa? Ifan zerka na ciebie z ukosa, po czym zgina się w wybuchu śmiechu. Ociera łzy z oczu i próbuje coś powiedzieć, ale nie może przestać się śmiać. Ta dopiero miała tupet, bo widzisz, niby była tylko grzeczną pisarką, ale tak naprawdę to ona okradła Kemmów. I napisała tę książkę, żeby zatrzeć za sobą ślady, żeby nikomu nie przyszło nawet do głowy połączyć ją z tym złotem. Nigdy nawet nie poznała Rusta, chociaż zaskakująco rzetelnie opisuje jego wyczyny łóżkowe. Po chwili znowu wybuchu gromkim śmiechem, machając na ciebie obydwoma rękami. Zapytaj, czy czasami nie czuje się samotny na szlaku. Samotny? Nie, raczej nie. Najpierw służyłem w regimencie, potem dołączyłem do Watachy, a teraz wędruję z tobą. Nie miałem czasu na samotność. Milknie i czerwieni się lekko, spoglądając na ciebie z zaciekawieniem. Chyba, że zaraz. Co właściwie masz na myśli? Wzrusz ramionami, powiedz, że chciałaś tylko zagaić rozmowę. Zachowaj milczenie, czujesz się, jak na twojej twarzy wykwita rumieniec. Pójdź do niego oko i doprecyzuj, że chodziło ci. No wiesz, samotność. Nie, no to... No tak, yes, oczywiście. Powiem. Dobra. Odejdź, zakończ. No jakiś tam wątek się zrobił, ale tutaj chyba z tym ogniem. A, no mamy, że jesteśmy podgrzani, więc dobrze. Przyjrzyjmy się jeszcze tutaj temu wszystkiemu, co tutaj jest. To było Windego. Czyli ta kobita, która była na tym statku. No właśnie, która doprowadziła, więc tutaj została załatwiona. Ja myślałem, że to będzie ostatni jakiś tam boss. Tu jest jakiś dwóch gości u góry. Ja nie wiem, czy będę w stanie tam się dostać z tej strony. Zapiszę grę na wszelki wypadek, bo tam będzie walka, na to wygląda. Zobaczmy. Idziemy tędy, dobra, o, dobra, jest tam ich trochę więcej, a ja nie mam teleportacji, ale a co ja zrobiłem z tym wszystkim? Rycerz, tutaj są jacyś ludzie, tu jest kolejny rycerz, tutaj są goście, łucznik jakiś inny. Dobra, ja w takim układzie zrobię, tak jak przeważnie robię to w tego typu grach, że wyskoczę jedną gościową, a reszta niech sobie biegnie. A tutaj ja bym tych gości sobie jakoś poustawiał, nie? Żeby byli przygotowani do... Ach, kurczę, musiała wylość naprzód.
Oj, bez tej teleportacji to będzie trochę kicha. No ale dobra, na początek moglibyśmy tutaj zrobić, albo może i nie, albo może i tak, bo to będzie zabierać im krwawienie u przeciwników. Dobra, rzućmy to. Straszny ten pentagram jest, to jest masakra jakaś. Dobra, no i chodź tu, panie kolego. Teraz możesz chodzić. Teraz jeszcze tak. Załatwimy tu kota. Tutaj damy kota. Okej, kot ma teraz ruch, ale może ja na razie opóźnię ten ruch dla kota. Tutaj będą ci goście biegnąć. Z pięcioma będzie trochę gorzej. Jaki to poziom ich jest? Czwarty, więc powinniśmy sobie z tym poradzić tematem. Dobra, dajmy przyzwańca. Też go gdzieś tutaj może... I też poczekam, niech on wlozie na to, żeby go tam krwawiło. Spróbujmy gościa, może cel jest, kurczę, gdzieś tam. Dajmy jeszcze totem potem. Totem sobie tu może stanąć. Tak, żeby tam już ich... No i bardzo dobrze, ale kto tam, co tam? Zaraz, to oni wszyscy są przeciwko mnie? Poważnie? O kurde, jak to no tak, no to będzie ciekawie. To będzie ciekawie, widzę. Co to jest? Rój komarów. Rój komarów może puścić ten nasz koleś. No i co, jak to będzie? Dobra, już go tam komary pucują. No ciekawe. Ciekawe, nie wiedziałem, że taką umiejętność ma to coś. Okej. Okay. No to będzie trochę trudna walka. No zobaczymy, będziemy musieli obszarowo tutaj dużo, dużo ładować. Ten gość na razie damy korzystny wiatr może. Okej, okay. i póki co oślepiający blask to są za daleko. Zakończymy na razie nim turę. Ojej, tyle gości wykończyć to będzie jakaś ciężka masakra, nie? No zobaczymy, jak to będzie się tutaj działo. No, trzeba ich zmusić do tego, żeby tutaj poprzechodzili. No, ma to krwawienie. No, ci są, przynajmniej nie strzelają to. Ja pierdzielę, jak to z tym chcę poradzić. Znaczy oni lecą trochę jak debile, nie? Więc... A co tutaj mamy? Zdrowie, tak? Tutaj mamy przygwożdżenie. Czy przygwożdżenie tutaj zadziała? Ścieżka zablokowana. Nie, nie zadziała tak to przygwożdżenie na razie. Spróbujmy... No rykoszet może nie, ale... Dobra, opucujmy mu ochronę. Dobra, już spada mu temat. Teraz nasz kotek tutaj będzie gościa załatwiał. Ci są trudniejsi. Teraz tak, tutaj mamy pancerz magiczny, to nas nie interesuje. Spróbujmy gościa wywrócić. Bardzo dobrze. I zagrzewanie do walki. No, bez tego teleportera trochę do kitu wyszło, ale to nic. Nie mamy czym jęczeć, nie? Skażenie. Czy skażenie to będzie blisko mnie, czy na gościa można rzucić? Nie wiem. Aha, tu można rzucić. No dobra, nie wchodzą w to skażenie. Ciekawe, ten będzie próbował ominąć. Co tutaj? Aha, cwany rozwalił to.
Dobra, myślę, że jakbyśmy rzucili rykoszetem, to może by tamten jeszcze dostał. Chociaż nie, ale to już jest po nim. Dobra, jednego mamy z głowy. Tamci coś kombinują. Dobra, zbliża się niechybnie. Tutaj się gość mocuje, kamieniami rzuca. No, pięknie. Dobra, jaka sytuacja jest? Tu jest wszędzie za daleko. Zobaczmy Supernowa, co zrobi, o ile... No ładnie. Supernowa może być dobra, ale ja muszę trochę podejść. Albo będziemy uciekać i będziemy czekać tu na nich, aż oni sobie przyjdą. I może tak zrobię. Trzeba by się schować gdzieś. Albo tu możemy sobie totem żywiołów kolejny zrobić. I schować się gdzieś tutaj, powiedzmy, w krzakach. Hej, dobra. No tak, ten od razu rozwalił mi to ten. Już się zaczyna tutaj naparzanie. Kogo naparzają? Tych małych, nie? No to na razie nie ma się czym przejmować, ale jakby tutaj bliżej poszedł, to by coś z tego było. Tutaj mają regenerację, więc... Dobra, oddalmy się. Bo to może będzie lepsze rozwiązane, nie oddalając się na razie, bo jest ich tutaj za dużo. Oni będą tutaj mi te psy tłuc i inne takie historie. Tak, niektórzy będą biec i będą podchodzić blisko. No, jeden już doszedł dość blisko. Nie wiem, czy ta walka to nie będzie jakaś porażka. Kurde, już tutaj mają ten. Przywraca pancerze. Dobra, zróbmy tutaj 20 obrażeń od trucizny. Przywalmy tam. Dobra, już ich tam będzie lutować. I może jeszcze z ognia polecimy. Granat z gwoździami. O, ciekawe. Ta ma kostur, czyli nie ma odległościowych, ale możemy tutaj albo przywołać totem, chociaż totem mi szybko rozwalą. Okej, gościu już tutaj dostaje łupnia. No dobra, mamy jeszcze tutaj miejsce na totem, więc przyblokujemy. Tamten leczy. No właśnie, to jest problem, że są goście, którzy leczą. Zobaczmy, czy taranem nie damy rady nic zrobić. No ale trzeba zacząć coś walczyć chyba, nie? Dobra, zobaczmy, co oni dalej wymyślą. Dużo tych magików tam jest, cholera. Tej obszarowe by pasowało coś pierniczność, ale nie mam nic takiego. Patrz, gdzie się tutaj wylazł gość. Dobra.
jeszcze raz, damy mu radę, nie, ale możemy go trochę jeszcze podjarać. Tak, tylko zapalę swoich, kurczę blacha. Jak to wygląda? No, na razie tak se. Ja dostałem tej ciosy w plecy, ale spoko. Gościa kolejnego mamy z głowy. 200 punktów doświadczenia to lipa, bo bardzo mało. Ok, odnawiamy. Odnawiamy temat. No i powiedzmy, ukryjmy się gdzieś tu. Tak, idzie następny, jara się trochę zanim tego. Ha, ha, ha. Widać, w kogo chcą bić. Ale dobrze, to bardzo dobrze. Tutaj mamy uzdrawianie, jakby co. Ale jeszcze chyba nie mam potrzeby na. Spróbujmy to coś sparaliżować. Dobra. Jeszcze raz przyłożymy. Prawie martwe. Tutaj jakiś gość się zbliża. No tak, teraz będą tutaj na odległość trafiać. Ok, zobaczmy teraz, jak zadziała ta supernowa. Supernowa nie zadziała, bo jest, no, jak widać. Kolejny totem byśmy sobie tutaj sprawili. Ok, ona jak tam z wytrzymałością, no nie jest tak najgorzej. I dajmy przyspieszenie, powiedzmy tutaj gościom naszym. I tyle w temacie, póki co. Dobra, tam jakoś tam... Co tam, jakieś rujowadów chyba, tak? Sebilla dostaje chyba tutaj, ją bardzo nie lubią, na to wygląda. Dobra, następny temat załatwiony. Teraz zobaczmy, czy możemy podjarać kogoś tu. Może i tak, ale muszę trochę podejść do przodu. I spróbujmy, aby sięgnąć chociaż jednego gościa, dobra. No jest dobrze. Tak, i trochę się gdzieś tu ukryjemy. Teraz co, no ci wchodzą, będą się jarać, dobrze, trochę. Cały czas atakują mi przywódcę. Okej, okay, a przywódca się wyliże. Aha, ten teraz tutaj cios w plecy, krytycznie. Tak, ten tutaj wszedł, ale się pogubił. Dobra, jest szansa to wygrać, tylko tyle, że nie jest to takie proste. Tak, tych huczników tutaj też, kurde, trochę nasrało. Zaraz zobaczmy, jak to wygląda ostatecznie. Teraz tak, ta się trzyma dobrze. No to cóż, trzeba lutować tego kogoś. O, chybienie, no to niedobrze, jak chybiano. A, tak zadziałał. Tak, z góry magik, to niedobrze. Kurde, strasznie, strasznie mają... Dużo ich jest i tu jest właśnie ten problem. Dobra, co tutaj mamy? Kostur maga, tyle i tyle obrażeń od wody. Dobra, kolejny totem. Trzy totemy są, więc no zobaczymy, jak to ostatecznie pójdzie. I teraz możemy spróbować właśnie tym pojechać. Dobra, jak to wygląda? No tak to wygląda. A co to jest? Obrażenia od porażeń. Porażenie elektryczne.
Chyba nie ma tak prądem zawodnika. Chyba byłem w stanie go załatwić. No tak, te ciosy krytyczne w plecy. Kurde, niedobrze trochę jest. No tak, załatwili mi gościa. Akurat tego, który ma uzdrawianie. Więc musimy go gdzieś tutaj odtworzyć, nie? No z tym się trzeba liczyć, że właśnie takie sytuacje będą. I którego tutaj walnąć? Tego czy tego tutaj mamy blisko? Zobaczmy jeszcze. Tutaj im zarzućmy to, niech tam pancerz fizyczny, krwawienie zablokowane. Aha, czyli to jeszcze nam gówno dało. Tak, teraz się tu jeszcze będę leczyć. Cholera, wylazł to jakiś dziad. No i tak. Tak to się właśnie dzieje. Dużo ich kurde jest. Bardzo dużo, za dużo. No cóż, Sybille dawaj. Dobra, on sam w sobie. Dobra, muszę się podleczyć. Nie mam wyjścia. Tak, tutaj mamy tego gościa, tutaj mamy tego gościa, tutaj jest gość, który już jest na wyczerpaniu, więc trzeba go skończyć. Dobra. I bierzemy się za tego, który ma tutaj też zero już. O, mocno zaliczył. Dobra. Bierzemy, stawiamy zawodnika. I zobaczmy. I kolejny totem musimy postawić. No ciężka walka, dużo tutaj tych gości jest bardzo i stąd właśnie jest sytuacja jaka jest. Tego trzeba skończyć. Ok. No i teraz bierzemy się za tych jegomości. Ten ma tutaj mało już generalnie, to podejdę do niego ile się da. A tutaj lutujemy tego gościa, nie? Więc tak. Możemy truciznę zastosować. Okej, okay, tam poszła jakaś fala uderzeniowa. No i dobra, ten gość ma pancerz jakiś ma, więc go nie przewrócę. Kurde, ale ciężka walka. No ale, bo jest ich dużo po prostu. Gdyby nie było ich tak dużo, to to już by było chyba po walce. Dobra, teraz wezmę łatanie. I tego muszę podłatać. No, czyli właściwie siebie. Ok, co tutaj mamy? Groty żywiołów. Może akurat trafią na niego groty żywiołów. No tak, łucznik tu na górze to nie jest dobry pomysł, bo wiadomo, że będzie miał większą przewagę. No tak, jeszcze uleczył zawodnika. Okej, okay, ale już ich jest mniej jak więcej, więc więc oczywiście spróbujemy gościa staranować. To, żebym go staranował, nie? Dobra, podjaramy gościa jeszcze. A, jeszcze trzech zostało, no. E,
Dobra. Mamy kostur, możemy użyć kostura. Dobra. Jak zwykle totem. Co tu mamy? Komary, tak? Możemy włączyć. Zajmijmy się tym gościem. No nie. Zaraz będzie po nim. No szkurde. No nie wkurzające to jest. Tyle kurde wskrzeszeń, no. Dobra, tu go damy. W takim układzie. Tak, tylko że oni są bez żadnej tej osłony, nie? Co za mało punktów akcji? Co to jest? Przywraca zdrowie, 25 zdrowia przez dwie tury. 30 pancerz, no tylko to mogę zrobić, kurczę, bo... Ja pierdykam. Co to jest normalnie? Od razu zniszczone? Dobra, tutaj muszę się za tego gościa wziąć. Dobra, bo jest to wkurzające już. Jeszcze raz i będzie po nim. 800 punktów doświadczenia, więc... Dobra, tego mamy z głowy. Teraz tego byśmy tutaj... wymucili. Dobra, bierzmy się za tego. Trafienie krytyczne. Dobra, teraz to już będzie chyba prościej... z nimi się rozprawić. Kostur od wody. No, tak, tamten teraz będzie tego łucznika mucił. Łucznik już jest jak jest. Czyli zaraz, co, czym tutaj mogę... Przywrócenie. To jemu damy. Ok, regeneracja, przyda mu się. No i teraz trzeba brać się za TT, nie? Dobra, kota gdzieś tutaj... zrobimy. Jeszcze zarzucimy deszczem. Żeby czerwony książę wystygł. Okej, okay, no ciężka walka, kurde. Nie przypuszczałem, że będzie... No, bo dużo ich jest po prostu i tyle. Dobra, kot tutaj gościa trochę podrapie. Dają ogłuszenia, obsranienia. Dobra, bierzemy się za tego łucznika tutaj, bo jest irytujący. Może byśmy mu pociągnęli. Tak jest. Żeby już... Dobra, mamy gościa z głowy. Teraz pozostał tylko ten. Nie wiem, czy go trafię. Może go trafię. Ech, dupa. Nic z tego. No cóż, to muszę zakończyć turę. Ten będzie uciekał, będzie się gdzieś tam jeszcze coś kombinował. No, tamtemu trochę zrobił, co zrobił. Lutuj go. Mhm.
Spróbujmy tym. Trzy strzałki. No tak, tylko oczywiście naszemu gościowi się trochę podjara nieco. Spróbujmy jeszcze tym pojechać. I mamy to. No, trzeba przyznać, że walka była zacięta, trudna. Dobra, pora na odpoczynek. Okej, okay. Ale co straciliśmy? Tych wskrzeszaczy to straciliśmy, nie? Dobra, tutaj podzielimy. No i komu damy? No to damy, nie? No tak to już jest. Ale ważne, że zwyciężyliśmy, więc pozbieram te wszystkie łupy już w następnym odcinku. Już niedużo zostało do kolejnego poziomu. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku i z Bogiem.